A prawda, budowanie szaderów na poziomie 65, ale nie chce mi się czekać. To zaczniemy sobie teraz. Witam wszystkich tych, którzy będą to oglądać. Pewnie z 3 osoby, ale no. Jeżeli się nam dzieło podobało, została się opeczka w górę. Ktoś chce zostać opeczką w górę. Takim zdołowanym, świątecznym klimatem witam w kolejnym rozdziale Uncharted. Ci, którzy zasłużą. Kim według ciebie są ci goście? Tymi, którzy zawiedli chyba. Avery albo Thomas tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Racja. Zaprawieni w boju. Ten most wygląda tak, jak pozostałe. I tak długo wytrzymał. Słynne ostatnie słowa. Słynne ostatnie słowa. To nie był najlepszy motyw. Dobra, trzyma się, chodź. Chyba nie zbudowano ich zgodnie z kodeksem. Mylisz się. To piracki kodeks. Piracki kodeks. Po ostatnich zjazdach wciąż mam żwir w butach. Żwir. Tędy też nie przejdziemy, no to musimy. Hopla. Opracowane do perfekcji. Tu zbudował to miejsce z Avery? Nie rozumiem. No, ja też nie. Skoro Avery chciał ukryć skarb, to po co mu inny pirat? Może uważał go za członka załogi. Może wysłał mu jeden z krzyży świętego Dyzmy. Ta, a Tiu mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie. No, niedługo i tak się dowiemy. No, już po wszedłeś gierki, a no. To jest dynamiczna galaxia. Już mam zrobione z tego 8 odcinków i się zamknęli. Tędy nie idziemy. No, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. Zagadki są tutaj naprawdę rewelacyjne. Grafika jest bez przepiękna. Dobra, to ja tylko wyjmę rękę. To chyba jak coś złożony test albo próba? Tak. Ale on chyba go nie znał. No to się przyłóżmy. Widzę coś tam na samym dole. To wiadro. Aha. Co teraz? No, przypomnij sobie, co się z tym wiadrem robiło. Abel, się wodę! Tego trzeba więcej niż jednego. Włożę je do tego. Grafika też niczego sobie, pomimo tylu lat. Naprawdę to jest remaster. I to troszeczkę polepszona grafika. Ale nawet bez tego wygląda. Co robią te koła. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. Ma to związek z trzema krzyżami? Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego Gestasa. Słyszałem, że biały krzyż należy do Dyzmy. A czarny do Gestasa.
No tak jest. Hej, Sam, Dyzma był po lewej stronie Jezusa? Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? Z przodu. Tak, był po jego lewej. Okej, tak zrobiłem. Nathan, ej! Jesteś tego pewien? No, już nie. Dobra. Lubię te zagadki. Jak to zrobić? Zasiłem chyba. Jadek. Że niby ja. Co się tam było? Tyle? Można użyć przełącznika. Można? Trzeba! O, cholera! Krzyże na pewno są na właściwych miejscach. W takim razie trzeba przesunąć wiadro. Widzę to światełko tam na górze. Przesunęło, gdy postawiłeś wiadro. Mechanizm do drzwi prowadzi jakiś inny. Czyli wiadro powinno być na górze. Zostawię tam.
pomysł. To musi być to. Sprawdźmy to. Tak? Naciśniesz przełącznik? I udało się. A co to mieli do poprawy? Tylko pewnie coś podkręcić i trochę... Jeśli to miał być sprawdzian, to co takiego niby sprawdzał? Napełnianie wiader? Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. I Nate umarł. Dobra, bo chciałem wrócić jeszcze sprawdzić, czy coś tam nie ma. Nie. I niepotrzebnie umarłem. I hopcia. Podejdź tutaj, mogę cię podsadzić. Idę. No, wchodzisz, wchodzisz. I nie boisz. Okej, mam tu coś dla ciebie. Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację. Jak się tam dostać? Jestem na górze. Nie wiem, gdzie jesteś. Chcę tam do ciebie doskoczyć. Za mną! No tam się nie da dojść. To nie ułatwiają nam sprawy, nie? A, pewnie było łatwiej, gdy... Mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. O! Plus minus. Sprawdźmy, co tam jest. Uważaj na nic posłuchaj. Auć! Tak, pochyl swój. A. Co? Mam iść trochę wolniej? Tędy. Może tędy. Widzę tam światło. O, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą.
A, Shoyan. Dobra, czekaj. Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine. Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie, a co? Nie za wiele się tam ostało po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić z dynamitem. Banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w 2 dni niż my w 2 miesiące. No wiesz. Raczej nie zbadam sterty gruzu. Okej. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie chrzań. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. Hej. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. No, albo zaczną się miziać. Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rafe'em, że chce cię zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. No, bez znaczenia. Pytał Jarosław Bobek. Jak sądzisz, o jakim przyległym miejscu mówili? Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. Muszę posiadać piękne widoczki. Czekaj. No to co? Skrzynia na panu.
Gdzieś tu był ten skarb. Obujamy się. Na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzu. Jedno jest bliskie drugiemu. Ej, braciszku, chyba właśnie stamtąd przyszliśmy. No właśnie. Dzięki za informację. Dobrze wiedzieć. Znaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Budowa musiała trwać wiele lat. Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. Raz, dwa i trzy! Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Jestem. To co dalej? Pracuję nad tym. Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Bum! Dobra, będę się tak bawił. Raz, dwa i trzy. Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Jestem. Możemy zawiesić na te liny. Świetnie. O Jezu, Nate! Przeważnie się chwyta z tych wszystkich. Ja dobra. Raz, dwa i trzy! Raz, dwa i trzy. Okej. Możemy zawiesić na te liny. Świetnie.
szybienkę złamał prawie. No. Komu potrzebne są mosty? Nie wiem, ja bym się nie obraził. Łatwiejsze w komunikacji. No cóż, tędy nie przejdziemy. To co zrobimy? Tutaj. No, moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. Nathan, rozejrzyj się. O, cholera. To pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Aha, mamy nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? Dobre pytanie. Co? Myślę, że ta drewniana huśtawka może nam załatwić temat. Można spróbować. Raz kozie śmierć. Na tę stronę, obciążę to. Udało się. W porządku. A teraz? A co ze mną? No tak, rozejrzę się. Zaczynam docenić. Nie udawaj. No i jak? Tak, daj mi chwilę. No, muszę wózek przetransportować. Do obciążenia huśtawki. Ale się uszyć nie chcę. Jest cięższa ode mnie. Dobra. Ej, ładny przelot. Jest to poszukiwanie skarbów nie... Cholera! Ostatniej chwili złapał go! Dzięki. Kolejny test za nami. Ja wolałbym już wpaść w kolejną pułapkę. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu tej drogi. No ej! No, te zagadki są naprawdę imponujące. Proste, przyjemne, co oni mieli z tymi posągami? Ale imponujące. Po co dekorować miejsce zakopania skarbu? Albo tworzyć zawiłe zagadki. Gdyby było go trudniej znaleźć. Nigdy się nie przyzwyczaję. Krzyż. Ten chociaż jest wysadzany, tak? Ej, nie! Nie dotykaj. Czemu? Nie widzisz? To jedyna cenna rzecz w jaskini. No tak. To kolejna próba. Chciwość. No tak. Albo raczej jej brak. Okej, więc... Pewnie chodzi o monety. Jesteś pewien? No, raczej tak. No to ryzyk fizyk. Ale weź jedną. Chciwość, wiem. Chwila próby.
Rozpoznajesz kształt? To Madagaskar. Patrz, tu jest gwiazda. To Kings Bay. Zgadza się. Sukinsyn. Bawi się z nami. O czym ty mówisz? Avery, zabawia się z nami. Zdaliśmy test. To gdzie jest ten cholerny skarb, a? To jest Kings Bay. Super. I co dalej? Syberia? Baza na Księżycu? Nathan. Ci, którzy zasłużą, trafią do Edenu. On rekrutował. Kto rekrutował? Avery! Rekrutował! Rekrutował? Ale po co? Ach, cholera. Panowie, robicie bardzo dużo hałasu. Broń na podłogę. Powoli. Wciąż mamy porachunki. Wyrzucenie mnie z okna to za mało. Rafe. Rafe, zgłoś się. Jestem na cmentarzu. Nadine, oni tu byli. W tej chwili stoją przede mną. Co? Gdzie jesteś? Wracaj do katedry. Idź otworami. Zaraz będę. Tylko broń Boże ich nie zabijaj, tak? No to się streszczaj. Kings Bay. Tak, ale... gdzie w Kings Bay? Bez tego krzyża się nie dowiesz, ale... tylko dwóch ludzi wie, jak trzeba go użyć. Niech zgadnę. To wy. A Rafe'a w tej kwestii to raczej bym nie liczył. Sorry, chłopcy. Nie będę negocjować. Przynieś krucyfiks. To nie krucyfiks. A co? Z definicji krucyfiks oznacza krzyż, na którym... wiesz co? Nieważne. Nie dotykaj! Tak blisko! Ja bym... Podpaliliśmy. Wszystko naraz. A, bo tu nie ma żadnego karabinu.
wolę jednak broń automatyczną. Cholera, my! Nawet tutaj słyszę te fajerwerki! Co tam się dzieje? To długa historia. W skrócie zabierz nas stąd. W skrócie zabierz nas stąd. Tyle! Ja myślę, że sobie więcej poszczeram. Ale dobra! Sam snajper! Kryj się! Gdzie są snajperzy? Przeważnie! Tak, zdecydowanie! Biegnij przed siebie, aż dotrzemy do wody! Kurde! Chłopcy, strzelają do samolotu. Odkreślcie się, albo pójdziemy na dno. Dobra. Okej. Przygotuj się! Lecimy! Cicho, szybko! Ruch, ruch! Mało brakowało, co? Strzelali do mojego samolotu, Nate. Dzięki za troskę. Kiedy dolecisz na Madagaskar?
Skarbu nie ma. Jeszcze nie. Nie wiem, o czym mówisz. Zobacz. To złoto. Ha, Boże. Dobre i to. A reszta gdzie? Na Madagaskarze? Znaleźliśmy takie pomieszczenie z ogromną mapą Madagaskaru, więc... Tak, pewnie tam jest. Odnoszę wrażenie, że chyba gonimy w piętkę, młody. Słuchaj, skarbu nie było w Szkocji, okej? Okay? To po co to wszystko było, a? Cały ten święty krzyż... Tak jak już wspomniałem, może on tak rekrutował ludzi. Krzyż był zaproszeniem, a te jaskinie jakąś formą inicjacji. Zdaliśmy egzamin, tak? Ciesz się, Wiktor. Będziesz miał przepaskę i papugę. Nie rozumiem. Na cholerę robić tyle zachodu, żeby odsiać paru ludzi? Zabezpieczał się. Pamiętajcie, że Everiego naprawdę wielu chciało dopaść. Musiał rekrutować zaufanych ludzi, żeby ochraniać ten ich skarb. Jak to ich skarb? No sam. Sam pomyśl. Thomas Tew był piratem, który nieźle się obłożył. Co właściwie by mu przyniósł sojusz z Avery? Myślę, że Avery wysłał krzyże tylko do najbogatszych piratów, jak on sam. Dogadali się, no i ukryli razem swoją. Czyli, że skarby z Gunsway to przy tym marne grosze. No właśnie. Okej, to w które miejsce na Madagaskarze mamy lecieć? Kings Bay. To piracka kryjówka z czasów Averiego. Znam to miejsce. Spora przestrzeń. A gdzie konkretnie? Cóż, nasza mapa leży pod gruzami, więc wiesz. No i co się śmiejesz? Ludzie, którzy przeszli próbę. Rekruci. Co mieli w ręku, wychodząc z jaskini? Zaraz, to jest jakiś wulkan. Aha. Jest wulkan, niedaleko Kings Bay. Także nie ma na co czekać. Hej! Hej, Nate. Cześć, skarbie. Nie mogłam się dodzwonić. Wszystko okej? Tak, a czemu pytasz? We wszystkich wiadomościach trąbią o tych powodziach. Może wyjazd do Malezji w porze monsunowej nie był jednak najlepszym pomysłem. Tak, jasne. No rzeczywiście, trochę uziemiły nas te deszcze. Była awaria sprzętu, ale nikomu nic się nie stało. Uważajcie tam na siebie. Więc zaczynasz od jutra? Mamy drobną obsługę. Prace pewnie przedłużą się o jakieś 10 dni. O, 10 dni? Ej, to może kupiłabym bilet i do ciebie przyleciała, co? Nie musisz, naprawdę. Oni... Zawsze przeszacowują harmonogram. Na pewno wrócę wcześniej. No dobra. Nie śpiesz się tam i uważaj na siebie. Oczywiście, jak zawsze. Słuchaj, przepraszam, muszę kończyć. Jameson czegoś ode mnie chce. Okej. Kocham cię. Ja ciebie też.